Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry moje drogie. To co tutaj widzicie, to jest charakteryzacja na Venom, która zajęła mi prawie całą noc. Robiłam ją jakoś od 18 do 3, także jeżeli dobrze liczę, 9 godzin, tak? No i z racji, że zrobiłam już w niej zdjęcia na Instagrama, to mogę ją spokojnie zmyć, dlatego zrobimy sobie to dzisiaj razem. Zaczynam od dla mnie tej najmniej przyjemnej, ale domyślam się, że dla Was najbardziej satysfakcjonującej części, czyli odrywam od mojej skóry tą całą maskę, którą ulepiłam na mojej twarzy. Ulepiłam ją swoją drogą z waty zwykłej i lateksu. Doklejałam po prostu kolejne warstwy. No i po prostu ściąga się to w ten sposób, że się to po prostu zrywa ze skóry. Jakkolwiek brutalnie to nie brzmi. Jeśli spytacie, czy jest to bolesne, to powiem tylko, że żałuję, że nie ogoliłam twarzy. Zazwyczaj golę twarz przed takimi charakteryzacjami, ale coś chyba po prostu mnie tutaj lenistwo wzięło i tego nie zrobiłam. No i wyszło jak wyszło. Tutaj generalnie staram się jakoś tak ruszać twarzą i robić takie, wiecie, dziwne miny, tak naciągać tą skórę, żeby po prostu mi to łatwiej schodziło. Także jeżeli widzicie, że mam jakąś dziwną minę, to nie dlatego, że mnie jakoś bardzo boli, tylko dlatego, że staram się zrobić jak najdziwniejszą minę. I w tym miejscu mamy na przykład pierwszy sukces. Odpadło mi oko, które swoją drogą ulepiłam z jakiejś modeliny z Action. I tutaj przy linii włosów musiałam sięgnąć już po mocniejsze środki, jakim jest zmywacz do kleju, dlatego że tutaj właśnie w tych miejscach miałam podklejone to klejem. No i niestety jego nie da rady zerwać, a przynajmniej nie próbowałabym, bo mogłabym sobie troszkę bardzo nadwyrężyć moją skórę, a tego nie chcemy. Znaczy wiadomo, że generalnie odrywanie lateksu też nie jest może dla niej najlepsze, ale tym bardziej nie polecam odrywać od niej kleju. Tutaj już mi idzie coraz lepiej, jak widzicie. Biorę jeszcze sobie wsówki, które miałam wpięte we włosy, żeby je też zabezpieczyć, bo miałam włosy też zabezpieczone folią przyczepioną właśnie na wsówki. I tutaj już jest cała moja maska ściągnięta i pokazuję Wam ją z jednej strony, a następnie też z drugiej strony, bo sama też byłam ciekawa, jak to wygląda od środka. No i wygląda to tak, po prostu taki zaschnięty lateks z watą. Wyciągam jeszcze szybko biżuterię i wyglądam tak. A tym się trzeba zająć, więc zaczynam od demakijażu. Ściągam sobie tutaj, rozpuszczam sobie makijaż balsamem do demakijażu od Resi, bo według mnie to jest jeden z najfajniejszych balsamów do demakijażu, bo dużo tego typu produktów szczypie w oczy, a ten nie szczypie. W ogóle jest mega delikatny, bardzo fajnie szybko rozpuszcza makijaż, także bardzo Wam go polecam. Jak widzicie, radzi sobie nawet tutaj z tym. O, tutaj zapomniałam akurat, że mam sztuczne rzęsy na oku i widzicie moje zaskoczenie w tym temacie i lecę z tym pod prysznic po prostu. Włosów nie umyłam, bo nie miałyby kiedy wyschnąć, bo było już bardzo późno, dlatego stwierdziłam, że umyję je sobie rano. I tutaj resztki makijażu doczyściłam sobie jeszcze płynem do demakijażu. Jak widzicie, staram się nie pocierać szczególnie oczu, tylko czekam, aż mi się to wszystko rozpuści i wtedy delikatnie właśnie przesuwam ten wacik po twarzy. Teraz czas na oczyszczanie mojej twarzy. Używam pianki z Sylveco, ale nie używam jej samej, bo używam jej w połączeniu z Foreo Luna 3. Jest to urządzenie, myślę, że Wam wszystkim dobrze znane, do oczyszczania twarzy. Ja właśnie po takich mocniejszych makijażach, ale nie tylko, lubię sobie dogłębnie oczyścić tą twarz. I szczególnie kiedy miałam tutaj na sobie te cięższe kosmetyki, to urządzenie sprawdza mi się rewelacyjnie. Możecie je stosować z dowolnym kosmetykiem do oczyszczenia twarzy, na przykład jakąś pianką, żelem. Ważne, żeby to nie był jakiś oleisty produkt. No i wiadomo, mamy tutaj funkcję oczyszczania, która jest po prostu niezastąpiona i mamy też funkcję oczywiście masażu, która daje nam takie dodatkowe odczucia takiego profesjonalnego zabiegu, oczywiście w domowych warunkach. U mnie taką najbardziej problematyczną okolicą ze skłonnością do największego zapychania się to jest okolica przy skrzydełkach nosa i na brodzie, także na tych obszarach się skupiam. Także jeśli jeszcze jakkolwiek się wahacie nad zakupem takiego urządzenia, to naprawdę
U mnie jest to po prostu niezbędnik. I kiedy moja twarz jest już pięknie, dogłębnie oczyszczona ze wszystkiego, przechodzę do tonizacji mojej twarzy. Akurat trafiłam na świetny tonik z Sephora Collection, który jest możliwe, że trochę klejący, ale szczerze mówiąc pełni bardzo fajną funkcję, też dodatkowo nawilżającą. Poza tym bardzo pięknie pachnie marakują, to jest nowa kolekcja, też bardzo Wam ten produkt polecam. Teraz dodatkowo na czas kładzenia sobie innych produktów na twarz nakładam sobie płatki pod oczy z Pixi. Możecie swoją drogą dać znać, w którą stronę nakładacie płatki pod oczy, bo ja nigdy nie wiem i szczerze jest mi to obojętne. No, po prostu taka dodatkowa tutaj część mojej pielęgnacji. W tym czasie nakładam też sobie balsam na usta, również z Pixi. Zamiast serum używam sobie tutaj produktu nawilżającego od The Inky List. Jest to kwas hialuronowy po prostu, w jakimś tam stężeniu nie jestem do końca pewna, ale moja skóra bardzo lubi kwas hialuronowy. Teraz krem na noc, to jest krem od Bielendy, krem z ceramidami i on jest świetne. Naprawdę mega nawilża moją skórę i działa też tak bardzo kojąco. Wiadomo, że po tego typu charakteryzacjach ta skóra jest trochę zmęczona i na drugi dzień, jak się obudzę z tą całą pielęgnacją, którą sobie nałożyłam i w taki sposób, w jaki ją zrobiłam, po prostu na drugi dzień, już tak na dobrą sprawę kilka godzin później, jak się obudzę, ta skóra już jest w pięknym stanie. Teraz krem pod oczy, on ma dodatkową też funkcję chłodzącą od marki Phenomen. Nakładam go naprawdę niewiele, natomiast nakładam go też na powieki i wiem, że są tego zwolennicy i przeciwnicy, ale ja znam swoją skórę i wiem, że jak nie nałożę kremu na powieki, to ja mam potem problem i strasznie suche powieki, dlatego to robię. Na sam koniec nakładam sobie olejek, a w zasadzie mieszankę olejków od The Body Shop. Staram się jakoś przekonać do tych też oleistych produktów nawilżających. Na razie nie mam jakiejś szczególnej opinii, ale staram się to robić. To by było na tyle, moi drodzy i moje drogie. Mój Instagram weronika.jagus, tam znajdziecie więcej moich makijaży, więcej filmów makijażowych, zdjęć, ale nie tylko, mamy też pielęgnację, tak jak na przykład w tym filmie, także odsyłam Was tam po więcej mojego makijażowego kontentu i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, pa, pa!